Kiedyś być może recenzowałem ten zapach, ale już nie pamiętam. Wiem, że go miałem na pewno, ale też kiedyś nie kręciłem recenzji. Słuchajcie, to jest Jovan Black Musk, zapach z 2009 roku, ale firma Jovan słynie z tego znanego zapachu po prostu Jovan Musk. On chyba jest z 1970 albo 60. Zaraz wam powiem. On też w ogóle wydał wersję dla kobiet, Jovan Musk, w 1972, a męska woda była w 73. Oprócz tego Black Musk, który teraz recenzuję jeszcze inny zapach. Co jest w składzie Black Musk? No właśnie. Gdybyście odpalili Fragrantikę, to byście zobaczyli, że tylko jest piżmo w składzie. To nie jest prawda, jak zajrzycie na parfumo.com, to tam będzie taki skład jak nuty głowy. Liść fiołka, mandarynka i coś się nazywa tagetes. Ja chciałem powiedzieć, że to jest nagietek, ale to nie jest chyba nagietek, bo tłumacz nie znalazł słowa na tego tangetes. Czekajcie, a jest. Marigold. Tagetes inaczej się nazywa Marigold, to jest aksamitka. Dobra, idąc dalej. Oprócz tego jest jako nuta serca bambus, cyprys, lawenda. To jest. Lawenda akurat jest bardzo często w męskich zapachach, ale bambus już nie. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak pachnie aksamitka połączona z bambusem i piżmem, to ten zapach będzie to odzwierciedlał. Oprócz tego w nucie bazy jest labdanum, no właśnie też piżmo i bursztyn. Tylko że bursztyn jest napisany, że jest skamieniały. Myślałem, że bursztyn sam z siebie jest skamieniały. Tu jest zaznaczone, że to jest fossiled amber. Zapach jest tak, jak jest. On jest syntetyczny, ale lekko mam wrażenie taki. On nie jest przyprawowy, tylko. To jest prawdopodobnie kwestia tego labdanum. On, tak jak się spytałem ucznia, on powiedział, że to pachnie. Tak, to pachnie jak zapach, który mój dziadek się psikał. Uczeń ma 19 lat. Więc jak on kojarzy dziadka, który się nim psikał, to macie pojęcie, jaki to jest mniej więcej zapach. Czy mi się spodobał? Nie do końca. Nie dość, że akurat krótko trzyma, to pamiętajcie, że to jest woda kolońska, ale Jovan słynie z tego, że ich wody kolońskie trzymają dłużej niż obecne wody toaletowe. Tak wygląda opakowanie. Atomizer wygląda, w sensie buteleczka wygląda standardowo tak jak wszystkie Jovany, czyli o taka. To samo, tylko po prostu jest inny nadruk. I co ja mogę powiedzieć? No, nie spodobał mi się. Zapach kosztuje 35 zł, więc to nie jest dużo. Można dorwać za 30. Ale jak lubisz bardziej starsze klimaty, to powinien ci przypaść do gustu. Tylko pamiętaj, że musisz go nosić ze sobą i się psikać co 1,5 i 2 godziny. To by było na tyle, ale kolejna recenzja Jovana będzie znacznie lepsza, bo mam lepszy zapach Jovana. Dzięki za oglądanie i zostawcie komentarz. Trzymajcie się.